So very quickly, what we learned yesterday. Więc bardzo szybko, tak, podsumowanie, co się nauczyliśmy wczoraj? Is that music began in heaven and will continue in heaven. A mianowicie, że muzyka zaczęła się w niebie i w niebie też będzie kontynuowana, że tak będzie muzyka w niebie. We also learned that the Bible gives a very balanced picture of music. Również zobaczyliśmy, że Biblia daje nam taki bardzo zbilansowany obraz tego, czym jest muzyka, nie? Mówi tak bardzo rzeczowo o muzyce. It speaks about spirit and truth. Mówi o duchu i o prawdzie. Spirit and understanding. O duchu i zrozumieniu. It mentions psalms and hymns and spiritual songs. Mówi o psalmach, hymnach i o pieśniach duchowych, tak religijnych. Songs of praise. Pieśniach pochwalnych. Laments. Trenach, prawda? Lamentacjach. It speaks about worship. O uwielbieniu. And I mentioned some words, barak, shaka, praskuneo. I mówiliśmy też, wymieniliśmy kilka słów z tym związanych, czyli takie jak barak, shaka i proskuneo. Balance with praise. Również zbilansowane jest to z oddawaniem chwały. We also learned that music in scripture for God is often associated with joy and celebration. A więc również mówiliśmy o tym, że muzyka w Piśmie Świętym często jest, prawda, użyta w momentach wielkiej radości czy też świąt. We also learned that music was used in different circumstances and for different reasons. Więc muzyka również zobaczyliśmy, że muzyka była używana podczas w różnych okolicznościach i z różnych powodów. For example, in therapy. Na przykład terapeutycznie była używana. W czasie wojny, w czasie walki. Teaching. W czasie nauczania była używana. Witnessing. Zwiastowania czy też ewangelizacji. Inspiring prophecy. Również inspirowała proroctwo. There's even love songs in the Bible. Nawet są pieśni miłosne. So many different uses for music. Więc tak wiele różnych sposobów, na które muzyka była użyta w Piśmie Świętym. And Lucifer, the chief angel in heaven. Więc Lucyfer, czyli ten naczelny anioł w niebie, would have most likely led the singing. We heard that there was singing at creation and singing in heaven. Prawdopodobnie śpiewał, bo słyszeliśmy też, że był śpiew przy prawda, stworzeniu człowieka. He knows the power of music. Szatan więc zna moc, jaką posiada muzyka. And he has fallen and wants many to fall with him. I on upadł i chciałby, żeby wielu również upadło razem z nim. And when we do not give God our everything, our all, when we're praising Him, i kiedy nie oddajemy Bogu wszystkiego, podczas gdy, prawda, oddajemy Mu chwałę, nie oddajemy Bogu wszystkiego, well, Satan is happy. To szatan jest zadowolony z tego. Because people who present his music, who do the devil's music, they give their all. Ludzie, którzy śpiewają muzykę na cześć szatana, prawda, oni wkładają w to całe swoje serce, oddają w to całe siebie. Now I know what you're thinking. What is the devil's music? Więc teraz wiem, jakie pytanie powstaje w waszym umyśle. Co to jest ta muzyka, którą szatana, ta muzyka szatańska, nie? Well, I'm going to play you two examples. In one of these examples, I am thinking about Satan. In the other example, I am thinking about God. Więc teraz dwa przykłady. W pierwszym przykładzie będziemy myśleć o, znaczy będę myślał o szatanie, a w drugim będziemy myśleć o Bogu. Więc drugi przykład teraz. Ćwiczę na olimpiadę następną. Right, so example one, example two. Więc mamy pierwszy przykład i right. Drugi przykład. Now I was thinking about the devil in one of those and I was thinking about God in one of those. Więc w jednym z tych przykładów myślałem o Bogu, a w jednym z tych przykładów myślałem o szatanie. So who believes that I was thinking about God in the first piece? Więc kto uważa, że myślałem o Bogu, kiedy grałem tą pierwszą część, pierwszy prawda, utwór? So we're not this. Prawda, ta pierwsza część. Okay. Now, I was thinking about God
in one of these and I was thinking about the devil in another. So więc pewnym jest, że myślałem o Bogu podczas kiedy grałem jedną, prawda, jeden utwór i myślałem o szatanie, kiedy grałem ten drugi utwór, któryś z tych utworów, przepraszam, w jednym, nie wiem w którym. So who thought I was thinking about God when I played the second piece? Więc kto uważa, że myślałem o Bogu, kiedy grałem ten drugi kawałek, tak? Kto tak uważa, że drugi kawałek to był w tym momencie myślałem, byłem skupiony na Bogu? Why? Dlaczego? Dlaczego tak byście myśleli? Dlaczego? Is it because you think I'm trying to trick you? Dlatego, że myślicie, że chcę wam coś, prawda, chcę wam w jakiś sposób oszukać, czy podejść? Right, can everybody answer the question why you thought I was thinking about God? Może ktoś odpowiedzieć na pytanie, dlaczego uważacie, że przy drugim utworze myślałem o Bogu? Right. Yes, you're correct. I was thinking about God in the second piece. Macie rację, w drugiej części myślałem o Bogu. Because it's a piece written by a worship songwriter Martha Munizzi. Więc dlaczego? Dlatego, że był tu utwór napisany przez właśnie autora właśnie muzyki skierowanej na uwielbienie. And the words say, shout with a voice of triumph, shout with a voice of praise. A więc słowa mówią o tym, żeby krzyczeć z radością, krzyczeć pochwalnie, czy uwielbienie, nie? Now you don't find that song in an Adventist hymn book. Nie ma tej pieśni w adwentystycznym śpiewniku. The first piece you actually do find in an Adventist hymn book. Ale druga, pierwsza pieśń znajduje się w adwentystycznym śpiewniku. The first piece comes from an opera written by the German composer Maria von Weber. Więc pierwsza część, pierwszy utwór to pochodzi z opery, którą napisała Maria von Weidel, Niemka. And the story of that opera is actually based in the underworld. I historia tej właśnie opery dzieje się w zaświatach. But you'll find that melody with some words to it in one of our old Adventist hymn books. Ale w jednym z naszych śpiewników znajdziecie tą melodię z trochę innymi słowami. But those who haven't studied classical music and don't know the opera. Ale ci, którzy studiują klasyczną muzykę i nie zna, they don't know the opera. Yeah, they don't know the opera or what the opera is about. Aha, ale nie wiedzą o czym jest ta. Ci, którzy nie studiują muzyki, przepraszam, i nie wiedzą o czym ta opera była. Ta, their only association with that song would be as a hymn. To dla nich jedyne skojarzenie tej pieśni to byłoby właśnie z tą pieśnią z naszego śpiewnika, nie? So their answer would have been very different because they would say that's a hymn, we know that hymn. Więc ich odpowiedź byłaby zupełnie inna. Oni by odpowiedzieli: o tak, no to jest pieśń ze śpiewnika, znamy tą pieśń. Maybe somebody who used to go to clubs. A ktoś, kto może chodził na, prawda, do klubów różnych? Might say, well, that music, the second music sounded like more what I used to groove when I danced, when I went to the club. Mógłby powiedzieć, że no ta druga część, drugi utwór, no to trochę brzmi tak jak ta muzyka, której słuchałem gdzieś tam w klubach, nie? So for them they would hear it in a completely different way. Więc oni usłyszeliby coś zupełnie innego. And my point is that not everything is acceptable to God. Więc co chcę przez to powiedzieć, że oczywiście nie wszystko jest do zaakceptowania przez Boga. But acceptance in God's eyes is different from what we see as human beings. Ale to, co jest to, co Bóg akceptuje, to nie to, co to nie, Bóg nie patrzy w taki sposób jak my jako ludzie. We try to put our own human understanding on what is the godly instrument or what is the godly rhythm or what is a godly song. My próbujemy nasze zrozumienie, nasze ludzkie zrozumienie jakby stwierdzić w ten sposób, co rozpoznać, co jest takim Bożym instrumentem, Bożą pieśnią, Bożym rytmem, prawda? My swoim własnym umysłem staramy się rozróżnić. This afternoon we are looking at the Levite ministry. Więc dzisiejszego popołudnia będziemy mówić o służbie Lewitów. Jaka była służba Lewitów? Co robili? Czym się zajmowali? And the Levite ministry concerns primarily corporate worship. Więc to, co czynili Lewici, to ich zadaniem było właśnie taki nabożeństwo. Oni mieli być, prawda, organizować czy też przewodzić nabożeństwo. Yeah, music can be used for private listening, it can be used to witness, but we're now talking about
the music of the church, the worship. Więc tak, muzyka może być, prawda, sami możemy słuchać muzyki, czy też może być użyta w ewangelizacji, ale to, o czym teraz będziemy mówić, to muzyka, która była wykorzystywana w kościele, która jest wykorzystywana w kościele podczas na przykład nabożeństw. Now you may be asking, why is this relevant in 2018? Więc moglibyście zapytać się teraz, zadać takie pytanie, jakie to ma znaczenie w 2018 roku? We don't live in the Old Testament times. Nie żyjemy już w czasach starotestamentowych. We don't have a central temple and a sanctuary. Nie mamy, prawda, nie mamy też świątyni. Temple and a sanctuary. Yeah. The same thing. Right? A temple sanctuary. Yeah. Mm-hmm. We're not offering sacrifices. Nie składamy ofiar. Well, some of you do when you eat your chicken. Oh, no niestety niektórzy składają ofiary, kiedy jedzą sobie swojego kurczaka, prawda? But it is the only biblical reference we have to organized music in the service of God. Ale jest to jedyne właśnie w tym kontekście Biblia mówi tylko w tym kontekście Biblia mówi o muzyce, która jest ofiarowana Bogu. And many of the instructions were directly from God. I wiele z tych no, instrukcji, które Bóg udzielił bezpośrednio. So they give an idea of God's thinking regarding music. Więc to, jakby studiując to, będziemy mieli mniej więcej, dowiemy się, w jaki sposób Pan Bóg myśli o muzyce podczas nabożeństw. I'm going to ask you some quick questions to see how much you know about the Levite ministry. Kilka takich szybkich pytań, żeby stwierdzić, jak dużo wiemy na temat tego, czym zajmowali się lewici. Question number one. How long was their training? Pierwsze pytanie. Jak długo lewici chodzili do szkoły, tak? Tak można to powiedzieć. Jak długo przygotowywali się do tego, co mieli robić? Okay. 5 years, anybody else? 5, 30 years. 30. Mm-hmm. Okay. Right. The right answer is 5 years. Właściwa odpowiedź to 5 lat. Daniel, you've won a free trip to Florida. Więc Danielu, wygrałeś właśnie wycieczkę na Florydę. Także okay. Po odbiór po wykładzie, prosimy. Okay. Right. Somebody who is not a pastor. Więc teraz ktoś, kto nie jest pastorem. Where in the Bible do we find most of the information about the organization of the Levite musicians? Where in the Bible do we find that? Prosimy właśnie nie pastora o odpowiedź. Gdzie znajdujemy w Piśmie Świętym wiadomości o tym właśnie, jak była zorganizowana służba lewitów? Gdzie w Piśmie Świętym znajdujemy, prawda? Nie pastor i nie kika. Questions worth 10,000 zloty. 10 tysięcy złotych za odpowiedź na to. Third book of Moses. Third book of Moses. Okay. Remember, we're talking about Levite musicians, not just Levites. Więc mówimy o muzykach, a nie tylko o lewitach, tak? Czyli pytanie, które tutaj pastor zadał, to gdzie znajdujemy o muzyce, w jaki sposób lewici mieli tworzyć muzykę, tak? Nie o samej służbie lewitów. Chronicles maybe. Yes, okay. All right, Chronicles. Yes, that's right. Chronicles. Yeah, so Chronicles. Bardzo dobrze. Więc Księga Kronik, tak? Księga Kronik. All right. So just think about how much you know already. How many answers you got correct? And this will tell you how much you know about Levite ministry already. Mm-hmm. Więc patrzcie, jak dużo wiecie już na temat tego i widzicie już, jak wiele wiecie też o lewitach, tak? I o tym, czym się zajmowali. Okay. Now, were they professional? Were they trained and paid and employed, or were they used because they were willing servants for God? Mm-hmm. Więc teraz pytanie, czy oni byli w tym, co czynili, czy oni to czynili zawodowo, tak? Czy oni byli wyszkoleni i płaciło im się za to, czy też oni po prostu tak ze szczerego serca chcieli służyć Bogu? Professional. Right, professional. Absolutely. Mhm. Tak, tak, zawodowo, jak najbardziej. Dla nich był to zawód, może tak można to powiedzieć. Okay. How many were part of the Levite Music Academy? Więc jak wielu należało do tej właśnie szkoły? The Bible mentions a number of musicians who were part of the Levite ministry. Mm-hmm. Więc Biblia mówi o części o lewitach, którzy chodzili do szkoły muzycznej, tak możemy, takiej ich
szkoły muzycznej, nie? Jak wielu było w tej szkole muzycznej. Anybody apart from a pastor? Nobody. A pastor's not allowed to. Wszyscy oprócz pastorów, proszę mi odpowiedzieć. 4,000, right? 4,000. Okay. Right. 4,000. 4,000. 4,000. Did anybody else know that? 4,000. 4,000 osób. Raise your hands if you knew that it was 4,000. Jak ktoś wiedział, że 4,000 lewitów było w tej szkole muzycznej, to podnieście rękę. Ktoś jeszcze wiedział o tym? Okay. All right. Good. Now, what was their role? What did they do? Jaką rolę pełnili lewici? Co mieli robić? Czym się zajmowali? Okay, but what did they do in the temple? A co robili dokładnie w świątyni, nie? Co w świątyni? Czym się mieli zajmować w świątyni? What was their role? What did they do on a day-to-day basis? I'm a Levite musician. So what am I going to be doing? Z dnia na dzień, prawda? I've come to work. So what am I? Jestem lewitą, przychodzę do pracy i robię co? They take care of the courtyard of the temple and the temple itself. That was there. And the sacrifices. So they sing. They sing. Yeah. They sing. All right. Good. All right. So we'll learn a little bit more about that in the next 15 minutes. Okay. Okay. Przez następne 15 minut więcej trochę o tym powiemy. All right. What were the three instruments that they regularly played? Three instruments mentioned a lot of times in the Bible. That they regularly play. To teraz trzy instrumenty, które regularnie występują w Piśmie Świętym, na których grali lewici. Trzy instrumenty. Harp, drums and trump. Harp, drums and trumpet. Right? Harp, drums and trumpet. That's what I heard. Okay. All right, you're going to find out a little later. Dobrze, za chwileczkę się dowiecie. Okay. Now, why was the tribe? Last question. Why was the tribe of Levi? No, two more questions. Why was the tribe of Levi chosen to take this special role? Okay, to dlaczego akurat plemię Lewiego było nadano im tę specjalną rolę? Dlaczego akurat oni mieli to pełnić? Because they didn't have an inheritance in Israel. Only God was their inheritance. Okay. Yep. Okej, okay, bardzo dobrze. There was another answer as well. We'll find that out in a minute. Jeszcze jedną uzupełniającą odpowiedź będziemy mieli za chwileczkę. And finally, would you be the right age to be a Levite minister at the tabernacle? Mm-hmm. And why? Okej, czy to każdego chyba z osobna, czy byłbyś we właściwym wieku, żeby, prawda, stać się lewitą, czy też spełniać urząd lewity? Yeah. You need to think about your age, you need to think about how old you are. So would you be able to be part of the Levite ministry? Każdy musi o tym pomyśleć w kontekście swojego wieku. Right, but your hands czy up, byłby, you czy mógłby. If you think you'd be the right age to be part of the Levite ministry. Kto uważa, że jest we właściwym wieku, żeby stać się częścią lewitów, tak? Kto mógłby być lewitą, spełniać służbę, jaką spełniali lewici? Jeżeli tak, to dlaczego, nie? Right. From 20. Mm-hmm. Mm-hmm. They would have to be 20 years and older, right? 20 years and older. Okay. Is anybody here over 20? Ktoś ma powyżej 20 lat tutaj? Ktoś? Tak. Wiem. Anybody here under 20? Ktoś ma poniżej 20 lat? Ktoś ma, ja widzę, kto. Okay. All right. So let's discover. Okay, więc teraz troszeczkę więcej na ten temat. The Levites were from the tribe of Levi. Więc lewici pochodzili z plemienia Lewiego. And one of the reasons why they were chosen is because they did not participate in false worship. Jedno, dlaczego zostali wybrani? To dlatego, że nie wzięli udziału w takim fałszywym uwielbieniu, które miało miejsce w Izraelu w pewnym momencie. In Exodus chapter 25, God says, "Build me a sanctuary that I may live among the people." Więc teraz w Księdze Wyjścia 25:8 czytamy, że Bóg prosi, aby ludzie zbudowali mu świątynię, żeby mógł wśród nich zamieszkać. The firstborn were to be dedicated to God. I pierworodni mieli być oddani Bogu. Now that rules me out. Because I'm the last of 10 children. Jeżeli chodzi o mnie, to ja bym nie mógł być, bo jestem ostatnim z dziesiątki dzieci, najmłodszym. And Aaron was given a special role as a priest as well. We see Exodus 28. Aaron również dostał szczególną rolę jako kapłan, tak? Hebrews 9 shows us that the earthly sanctuary was patterned on heaven.
Więc w liście do Hebrajczyków 9 widzimy, że również ta świątynia w niebie była mniej więcej taka jak, przepraszam, świątynia na ziemi była taka jak świątynia w niebie. Christ na obraz. Christ is our high priest. W niebie Pan Jezus jest naszym najwyższym kapłanem. And Isaiah also had a vision of God. In Isaiah chapter 6 we see this. Więc w księdze Izajasza również w rozdziale 6 jest pewna wizja tego, jaki jest Bóg. We see angels ministering or praising God. I widzimy tam właśnie aniołów, którzy oddają chwałę Bogu, tak? Którzy usługują Bogu. And we see the Levite music ministry very much reflecting that. I widzimy, że lewici, ta służba lewitów bardzo podobna była do właśnie do tego, że tak jak w niebie, tak i lewici właśnie usługiwali w pewien sposób Bogu. So in the incident of the golden statue, the golden calf. A podczas tej historii tam ze złotym cielcem, tak, kiedy Izraelici sobie zbudowali złotego cielca. The Bible says in Exodus that Moses said, "Whoever is on the Lord's side, come to me." Biblia nam mówi, że Mojżesz powiedział do całego Izraela, ktokolwiek jest poza Panem, stańcie po mojej stronie. And all the sons of Levi gathered themselves together to him. I w tym momencie wszyscy synowie Lewiego właśnie skupili się wokół Mojżesza. And they were told, "You have been set apart today for the Lord." I usłyszeli takie słowa, że tego dnia zostaliście odłączeni dla Pana. And he has blessed you. I on was pobłogosławił. Numbers chapter 8. Więc teraz czwarta księga Mojżeszowa. Tells us a bit more about the setting apart of the Levites. Mówi nam troszeczkę więcej o tym, w jaki sposób lewici stali się właśnie zostali odłączeni dla Boga. They were purified and prepared to do the work. Zostali oczyszczeni i przygotowani do, żeby tą służbę móc wykonać. Verse 11 says they were called to do the work. Werset 11 mówi, że byli powołani, aby czynić tą pracę. It also says they replaced the old system of the firstborn being dedicated to God. Jest również napisane, że to zastąpiło ten stary system, kiedy to pierworodni byli zawsze oddani dla Pana, prawda? Ten system lewitów zastąpił to. And in the book of Numbers it mentions the age at which they were allowed to work at the temple. I w czwartej księdze Mojżeszowej właśnie jest również wymienione w jakim wieku zaczynali pracę w świątyni. Age 25. Świątyni. Age 25? 25 lat musieli mieć. Which meant I could work there. Czyli to oznacza, że ja mógłbym tam pracować. And older than age 50. And older than age 50. They stopped at age 50. Oh, okay. Więc oni przestawali w wieku 50 lat, tak? Powyżej 50 roku życia już nie, szli na emeryturę, tak? Which meant my friend Gert would have been too old. Oh my. więc mój przyjaciel Gert, mógł, już niestety ma zbyt dużo lat, żeby służyć jako lewita, ale pastor Gert mówi, że tylko troszkę. Yeah, so it's just this 25 year period that they worked, and after that it said they weren't allowed to, they could support, but not actually work. Więc widzimy, że przez 25 lat mogli tą służbę wykonywać. Później mogli wspierać, mogli pomagać, ale już nie aktywnie być zaangażowani w tą służbę. They were provided for in accommodation and also financially. Więc lewici również byli utrzymani, byli utrzymywani, prawda, finansowo, mieli finansowe wsparcie, również mieli gdzie mieszkać. And your reference to that is Numbers 18:21. I odnośnie tego możecie czytać w 18 rozdziale właśnie 4 Mojżeszowej, 21 wersecie. Okay. So it was organized by King David. Więc zorganizowane to zostało przez króla Dawida. As a professional organization. Jako taka właśnie organizacja. Professional organization. Should I say like a work organization? Yeah. Więc jako zawód zostało to zorganizowane. Służba lewicka. I want to read something from evangelism, Ellen G. White. Więc chciałbym wam przeczytać coś z właśnie z książki Ewangelizacja. It says there should be a system and order in singing and other parts of the Lord's work. Powinien być pewien system i pewien porządek w śpiewie, tak jak w innych częściach Bożej pracy. Organize a company of the best singers whose voices can lead the congregation. Zorganizujcie grupę najlepszych śpiewaków,
którzy mogą, mogą no, prowadzić w śpiewie całe zgromadzenie. We should devote time to practice. Więc którzy powinni spędzić czas na próbach. Music forms a part of God's worship in the courts above. Formy muzyki, które są, która jest wykorzystywana jako uwielbienie w niebie, dla Boga w niebie. So we should aim in our music to approach as near as possible to the harmony of the heavenly choir. Więc powinniśmy starać się ze wszystkich sił, aby nasza muzyka była w harmonii tak bliska, najbliższa jak się tylko da tej muzyce, która jest w niebie. Let's talk about excellence. Okay, więc porozmawiajmy teraz o znakomitości, to jest doskonałości. And excellence is about doing things to the best of your ability. Co to oznacza? Oznacza to robić coś najlepiej, jak się tylko da, jak potrafimy. Najlepiej, jak potrafimy. But then developing. A później jeszcze się rozwijać. So not everybody is a level 10. Więc nie każdy jest od razu na, powiedzmy, poziomie 10. You may be a level 1. Możecie być na tym poziomie podstawowym. But excellence is being the best level 1 you can be. Ale czym jest w tym wypadku taka doskonałość, to bycie najlepszym, jak się tylko da, na poziomie, na którym w tym momencie się znajdujecie. Then you aim for level 2. Później przechodzicie na drugi poziom. And be the best level 2 that you can be. I starajcie się być najlepsi, jacy potraficie, na tym poziomie, na tym drugim poziomie, na którym teraz jesteście. In Levite ministry, the best musicians we use and also the best materials we used to make the instruments. Więc w służbie lewitów najlepsi muzycy byli wykorzystywani, ale również najlepsze materiały możliwe były wykorzystywane, aby, prawda, wyprodukować instrumenty. The Bible said the wood to make the instruments was specially chosen. Więc Biblia mówi o tym, że drewno, z którego te instrumenty były wykorzystane, było szczególnie wybrane. And the most skillful people, the best craftsmen were used to make the parts of the temple. Ale również wykorzystywano najlepszych, najbardziej utalentowane osoby, aby mogły właśnie te części świątyni budować czy też wykonywać. So 1 Chronicles 23:5 says there are 4,000 musicians under the supervision of King David. Więc w pierwszej księdze Kronik 23:5 widzimy, że w czasach króla Dawida było 4,000 osób, które się tym zajmowały. Muzyką zajmowały. They not only played, but part of that they maintained the instruments in the treasures, in the storehouses of the temple. They also maintained the instruments as well. Te 4000 osób nie tylko grało na instrumentach, czy też tworzyło muzykę, ale również zajmowało się instrumentami, które znajdowały się w świątyni. Let me just see how well this instrument's been maintained. Spróbujmy teraz, czy jak. Tak, więc pastor sprawdza, czy to pianino było utrzymane we właściwy sposób. Nie jest tak źle z pianinem. Education. Więc edukacja. Students and the teachers worked together. Więc jeżeli chodzi o edukację, to Biblia mówi, że uczniowie i nauczyciele współpracowali. And they actually decided at random what their roles were going to be. Więc i oni również wybierano trendem. Well, they drew lots, you know, they actually przypadkowo, drew lots, like a lottery. They drew to say you would do this this week, you do that week. I was lost for Polish word. So okay. Tak, więc losowo wybierano, kto się będzie czym zajmował. The training was about 5 years. Trening trwał 5 lat. So here we see young and old working together. Więc widzicie starszych i młodszych, którzy pracowali, współpracowali razem. Their role. They were in charge of singing. Więc byli ludzie, którzy prowadzili śpiew. And ministered in front of the tabernacle. I oni również przed świątynią występowali, tak? Przed świątynią ich służba była wykonywana. Wykonywali swoją służbę przed świątynią. Okay, in 1 Chronicles 15, when it talks about taking the ark, it says David appointed the Levites to make a joyful sound. Mm-hmm. Więc teraz, kiedy czytamy w pierwszej księdze Kronik 15-16, kiedy to Arka Przymierza wracała do Jeruzalem, że Dawid właśnie pewne osoby wyznaczył, aby wesołą czy też taką świąteczną muzykę właśnie wykonywały.
with stringed instruments and harps, and it said loud sounding cymbals. Więc na przykład na są tutaj wymienione jakie instrumenty, czy też instrumenty strunowe, harfy, jak również te talerze, które miały mieć bardzo głośno. Okay, and it point they sang and praised the Lord and thanked the Lord. Więc oni mieli śpiewać i wznosić dziękczynienie do Pana. Offered burnt offerings regularly to keep themselves pure. Więc mieli również ofiarować ofiary całopalne, aby być czystymi. And they gave thanks regularly as well. I również dziękować, wznosić dziękczynienie Bogu. So the word I want you to focus on is regular. It was a regular activity. Więc słowo, na które należy zwrócić uwagę teraz, to słowo, że to było coś regularnego, że to było coś powtarzającego się, coś, co czynność, która trwała. Not just once a week. Not just once a week. Nie tylko raz w tygodniu. The temple services were centered around sacrifices. Więc to wszystko, co działo się w świątyni, skupione było wokół ofiar, składania ofiar. So the music would have been appropriate for the occasion. Więc muzyka byłaby czymś właściwym na taką okazję. I mean, think about it. You're cutting an animal's throat. That's not very nice. Więc widzicie, podrżnięcie gardła żywego stworzenia, to nie było czymś wyjątkowo przyjemnym. But God made the whole event a beautiful event through music. Ale Bóg starał się zrobić całą tą uroczystość, w jakiś sposób przyjemniejszą, używając do tego muzyki. The music wasn't just for enjoyment. Więc muzyka nie miała zadania jedynie właśnie przynosić jakiegoś zadowolenia, to help to give understanding. Ale miała również przynieść takie zrozumienie do osób, które słuchały. And the instruments of the temple, i instrumenty, które były w świątyni, surprisingly were very similar to the surrounding cultures. Były bardzo podobne do tych, które były używane w kulturach, które były dookoła właśnie Izraelitów wtedy. And Egyptian, Assyrian and Sumerian cultures. Egipcjanie, Asyryjczycy i Sumeryjczycy. They used harps, lyres and cymbals. Również używali harf, lyr i tych talerzy oraz trąb. And trumpets as well as their main instruments, yeah. Mm-hmm. Because of the nature of the services, z powodu charakteru właśnie tych uroczystości, there was a great emphasis on sweet singing. Było też nacisk kładziony na takie piękne śpiewanie. But there were also the festivals which took place outside the temple. Ale również były pewne święta, które miały miejsce poza świątynią. Where you had more open joy and celebration. Gdzie mieliście jeszcze więcej radości, takiej otwartej radości. So what we're learning is how to be appropriate at any given moment in a service. It's the appropriate music. Więc to, co tutaj widzimy, czego możemy się nauczyć z tego, to, że muzyka musi być odpowiednia do tego, jakie nabożeństwo mamy, czy też co świętujemy, jak świętujemy, gdzie świętujemy, w jakim momencie. Okay, and the last thing I want to mention, because we've got some questions, a couple of minutes for questions. Mamy kilka minut na pytania, więc jeszcze tylko jedną rzecz wymienimy. At the dedication of the temple in 2 Chronicles 5. Podczas oddania świątyni do użytku. Because remember, in the time of David, it was only temporary. Bo pamiętacie, że w czasach Dawida świątynia była czymś tylko takim czasowym, przejściowym. But the privilege of building the temple was given to Solomon. A przywilej zbudowania świątyni został dany Salomonowi. So they brought the ark from its temporary place. A więc przywieziono arkę z miejsca tego tymczasowego, gdzie tymczasowo była. And the singers, dressed in white, stood on the east side of the temple. I ubrani na biało śpiewacy stali po wschodniej stronie świątyni. Standing at the front, performance. Stojąc przodem do widowni, jest jasnym, że jest to po prostu występ, tak? Standing facing the altar, directing praise to God. Stojąc naprzeciwko ołtarza, wiadomo, że chwałę oddawano Bogu. Now I'm not saying we shouldn't stand at the front, but I'm saying that our music is directed to God, it's not performance. Mm-hmm. Ale nie chodzi tu o to, że mamy nie stać przed ludźmi podczas nabożeństwa, ale chodzi o to, że nasza muzyka jest czymś więcej niż tylko po prostu występ.
And one of the loudest instruments in the orchestra, the loudest section in the orchestra, najgłośniejszą sekcją orkiestry, is a brass section. To jest sekcja instrumentów dętych. And the loudest instrument among the brass, i najgłośniejszym instrumentem wśród instrumentów dętych, is the higher instrument, the trumpet. To jest trąbka. 120 trumpets were at the dedication of the temple. 120 trąb było na poświęceniu, oddaniu świątyni. In addition to other instruments. I plus inne instrumenty jeszcze. And it said they sang as one voice. I jest napisane, że to wszystko brzmiało jak jeden głos. And I wanted to do that this afternoon. I to chcę dzisiejszego popołudnia również uczynić. We're going to sing as one voice, God is great. Będziemy jako jeden głos, jednym głosem śpiewać Bóg jest wielki. Okay, so we're going to sing God is great. Więc tak będziemy śpiewać. If you're female, you can sing God is great. Or God is great, or God is great. Wherever you want to sing. Będziecie śpiewać w taki sposób, w jaki potraficie, w jaki możecie, tak? Okay, and I want you now to really think and reflect on the greatness of God. Więc chcę, żebyście myśleli i skupili się na tym, jak wielki jest Bóg. Not your voice. Nie wasz głos. Not thinking, what is this all about? What is he trying to do? Nie myśleć o tym, o co chodzi w tym wszystkim, co on próbuje osiągnąć przez to. Nie o tym myśleli. But even if you've got to close your eyes, just reflect on the glory of God. Ale żebyście zamknęli, nawet jeżeli musicie, to zamknijcie oczy i myślcie o chwale Bożej. And after three, we'll sing, God is great. I na trzy zaśpiewamy właśnie Bóg jest wielki. Spróbujmy. One, two, three. Okay. Now I'm not going to criticize what you've done. Nie będę w żaden sposób próbował teraz krytycznie się odnieść do tego, co zrobiliście. Actually, I am. Dobra, jednak tak. Po namyśle tak zrobię. Some of you were very, very like, should I really be doing this? You were so scared or self-conscious. Okay. Więc niektórzy z was, czyniąc to, byli tacy, wiecie, z taką obawą to czynili, prawda? Co ja teraz, jak ja zabrzmię, co ja zrobię teraz? Right, let's try something else. Let's stand, please. Dobra, ale teraz wstańmy. Spróbujmy troszeczkę inaczej. Okay, now I want you now to do what they did in the Old Testament times, where they actually used the raising of their hands. Więc zróbmy teraz tak, jak robili w czasach starotestamentowych, czyli unosili ręce. And please don't get scared. People get scared when we talk about raising hands because they think we're getting charismatic. Więc ludziom czasem się wydaje, że podnoszenie rąk kojarzy się z czymś charyzmatycznym. Nie bójcie się podnieść rąk. Before there was a single thing known as charismatic church, there was a scripture. Zanim jeszcze powstał jakikolwiek ruch charyzmatyczny, była przecież Biblia. A few thousand years before. Kilka tysięcy lat przed, zanim powstały ruchy charyzmatyczne. And one of the ways of praising in Psalms is known as a Taudah. Taudah, T-O-W-D-A-H. So it's Taudah is English. It's the Hebrew word, not English. Which means to lift hands in thanksgiving. Więc jest pewien rodzaj oddawania chwały właśnie zwany taudał, czyli takie słowo hebrajskie, które właśnie oznacza tak tego typu oddawanie chwały. And strangely we still use this today, you know, in football when Poland in the World Cup, when they get to the final and they win the World Cup. They are playing this year, aren't they? Okay, you express it. Więc not like this. Not like this. Not like this. You actually raise it. So raising the hands is an expression of joy. It opens the whole body out. Więc kiedy w końcu się wydarzy, że Polska w końcu dojdzie do mistrza świata w piłce nożnej i prawda wygra, no to nie będziemy tego prawda w jakiś sposób świętować, prawda, mrugając okiem czy też mówiąc okej, tylko właśnie z całych sił, nie? Podniesiemy ręce i będziemy się cieszyć. So bigger than Poland winning the World Cup is the glory of God. A znacznie ważniejszym, znacznie większym wydarzeniem jest chwała Boża niż nawet Polska, zwycięstwo Polski w, że tak powiem, w piłce nożnej. Or you may think if Poland wins the World Cup, God is present because miracles do. Więc a z drugiej strony można o tym myśleć inaczej, że jeżeli Polska wygra w końcu, prawda, mistrzostwa świata w piłce nożnej, no to na pewno to cuda istnieją i Pan Bóg musiał w tym mieć swój udział.
I'm joking in love, of course. I słuchajcie, oczywiście w całej sympatii żartujemy sobie teraz. So let's finish this off now, and I want just to give God our unreserved praise. Więc whatever it is, find that praise, whatever, however you connect to God. I'm not going to tell you. I'm not going to dictate or manipulate that. Mm-hmm. Więc teraz znajdźcie w sobie, nie będziemy w żaden sposób wam sugerować nic ani nic takiego, w jaki sposób byście chcieli oddać chwałę Bogu. I w taki sposób to będziemy czynić, tak? Czyli znajdźcie to w sobie, jak wy chcecie oddać chwałę Bogu. So we try one more time. God is great. And if you want to harmonize, God is great, God is great, God is great, God is great. One of those. Więc jeżeli chcecie na przykład tak, no to możecie w taki sposób to powiedzieć. God is great. Hands, go. God is great. And it says that when this happened, all the instruments and the voices and their hearts connected to God, God's glory came down in a cloud. Więc jest napisane, że kiedy to wszystko miało miejsce, czyli wszystkie serca, wszystkie umysły, wszystkie głosy połączyły się w jedno, to Boża chwała wtedy zeszła. And they could not even continue because God's glory was there. Do tego stopnia, że nie mogli kontynuować dalej, bo chwała Boża była wśród nich. As Ellen White says, let us make our praise match that of heaven as closely as possible. Tak jak Ellen White powiedziała, żeby nasze uwielbienie Boga było tak bliskie, jak to tylko możliwe, temu, jak to wygląda w niebie. So we can see the glory of God come down in our lives and in this place. Żebyśmy zobaczyli, jak chwała Boża schodzi w naszym życiu na to miejsce. Thank you. I've gone over time, but I don't know if we've got time for a question. Troszeczkę przedłużyliśmy, ale mamy jeszcze kilka minut na pytania.